Możesz. Dzięki. Oj, trochę techniki, człowiek się gubi. Już. Widać wszystko? Możecie mi, Klajo albo Maćku, możecie mi potwierdzić? Widać, widać. Słychać, dobra. Dzień dobry Państwu. Po tej chwili technicznego zamieszania. Dziękuję bardzo, Klajo, za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Postaram się przez najbliższych 10 minut opowiedzieć Państwu bardzo szybko, czym są Wikidane, bo tak naprawdę odpowiedź na pytanie, czym są Wikidane, zajęłaby mi dużo więcej czasu. Zresztą, jeżeli ktoś z Państwa jest tym zainteresowany, to w zeszłym, nie w zeszłym roku, w tym roku, wiosną, kiedy była pierwsza fala pandemii i my jako Wikimedia Polska prowadziliśmy bardzo dużo szkoleń online, między innymi powstał taki godzinny wykład mój, szczegółowo tłumaczący, jaka jest struktura Wikidanych, z czego one się składają, po co one w ogóle są. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to oczywiście możemy to nagranie udostępnić, czy ja, czy Klara. Natomiast dzisiaj odpowiem na to pytanie, czym są Wikidane, tylko bardzo szybko i hasłowo w postaci tego jednego slajdu. Więc chcę zwrócić uwagę na jakby cztery aspekty tego projektu. Po pierwsze, Wikidane są młodszym rodzeństwem Wikipedii, są jednym z tak zwanych projektów siostrzanych Wikipedii. W tym miesiącu, w październiku, obchodzimy urodziny Wikidanych. To są już w tym roku 8 urodziny, ponieważ powstały w październiku 2012 roku. Jest to największa otwarta baza danych na świecie. Znaczy, z bazami danych jest tak, że trzeba się liczyć z tym, że naprawdę najfajniejsze, największe, pewnie najciekawsze bazy danych nie są publicznie dostępne, bo są prywatne albo rządowe. Natomiast jeżeli chodzi o bazy takie, gdzie każdy może edytować i każdy może sobie ściągać całą zawartość, to Wikidane są największą taką bazą. Bardzo ważną cechą Wikidanych jest to, że tak jak Wikipedia umożliwia dostęp do sumy ludzkiej wiedzy, a przynajmniej do tego dążymy, ludziom, którzy czytają, jakoś analizują te teksty przy pomocy swoich mózgów, Wikidany starają się zrobić to samo, ale w taki sposób, który jest przystępny i dostępny nie tylko dla ludzkich mózgów, ale również dla programów komputerowych o różnym bardzo poziomie zaawansowania, od prostych skryptów po naprawdę już zaawansowane sztuczne inteligencje. I trochę z tego wynika też fakt, że Wikidane są już teraz po 8 latach istnienia otwartym źródłem danych dla bardzo dużej masy różnego typu aplikacji, od gier komputerowych, przez katalogi biblioteczne i muzealne. Tutaj mocno współpracujemy z partnerami ze świata GLAM, ze świata kultury, o czym Klara trochę wspominała, aż po narzędzia wspomagające nauczanie. I dzisiaj kilka takich narzędzi przykładowych pokażę. Ale zanim to nastąpi, chciałbym jeszcze rzucić Państwa odrobiną liczb, a to po to, żeby pokazać, że wiem, że jak prowadzimy szkolenia z Wikipedii, to często jest taki zachwyt, że wow, no polskojęzyczna Wikipedia ma już prawie 1,5 miliona artykułów, a anglojęzyczna to już w ogóle. I to się wydaje strasznie dużo. I oczywiście to jest bardzo dużo i jesteśmy jako społeczność Wikimediów z tego ogromnie dumni. Ale w porównaniu ze skalą Wikidanych, no Wikipedia nie jest wcale aż tak ogromnym projektem. Najnowsze statystyki, jakie udało mi się znaleźć, pochodzą z lutego 2020, sprzed pół roku, więc te liczby, które podam, mogą być lekko nieaktualne, ale na pewno nie są niższe niż to, co podam. Więc mamy w Wikidanych opisane mniej więcej 6,38 miliona osób z całego świata, ze wszystkich epok, ze wszystkich dziedzin życia. Mamy opisane mniej więcej 4,6 miliona ciał niebieskich. Nie wiem, jaką liczbę w ogóle opisała dotychczas nauka o astronomii, ale przypuszczam, że pewnie podobną, że mamy zdecydowaną większość, jeśli nie wszystkie. Mamy 2,73 miliony taksonów Wikidanych. I nie będę na ten temat za dużo mówił, bo liczę się z ewentualnością, że na sali są nauczyciele biologii czy przyrody, więc ale załóżmy, że wszyscy czujemy, co to są taksony. Mamy prawie 2 miliony, 1,89 miliona związków chemicznych. Mamy prawie 2 miliony współczesnych i historycznych miejscowości, różnego typu jednostek administracyjnych ze wszystkich stron świata. Mamy prawie 3,2 miliona budowli. Mamy prawie 4 miliony zdarzeń historycznych, przy czym oczywiście są to zdarzenia bardzo różnej wagi. No, zdarzeniem historycznym może być, przepraszam, bitwa, która zmieniła losy świata, ale może być też otwarcie jakiegoś ważnego budynku w zapomnianym dziś mieście. W każdym razie mamy ich bardzo dużo. I mamy 22,6 miliona artykułów naukowych. Wikidane są ogromną bazą bibliograficzną również, jeżeli ktoś się zajmuje na przykład kwestiami bibliotekoznawstwa i pokrewnymi. I teraz to, co dzisiaj najważniejsze jest i na co się umawialiśmy z Klarą, że postaram się Państwu szybciutko pokazać, to jest jak z tego korzystać. I są właściwie dwie metody. Zacznę, oczywiście jest metoda, powiedzmy, metoda numer zero, której w ogóle nie uwzględniłem na slajdzie, to jest metoda polegająca na tym, że po prostu wchodzimy sobie na stronę Wikidanych i krok po kroku oglądamy poszczególne rekordy, poszczególne strony. I to oczywiście to jest metoda, ale to jest metoda
bardzo powolna i tak naprawdę nie dająca nam żadnych wykresów, żadnych, nie wiem, danych takich zebranych w jedno miejsce z wielu stron Wikidanych, ale oczywiście można te strony też sobie oglądać pojedynczo. Natomiast jeżeli o takie bardziej zaawansowane narzędzia już chodzi, to na tym slajdzie widzą Państwo dwa narzędzia, które są potężne, to znaczy mają ogromne możliwości, natomiast mają też, mówiąc uczciwie, dosyć duże bariery wejścia. Wymagają pewnych umiejętności informatycznych. I takim narzędziem na pewno jest narzędzie PetScan, które w założeniu ono powstało i jest używane głównie na co dzień przez wikipedystów. To jest znakomite narzędzie, takie nasze wewnętrzne, jako ruchu Wikimediów, które nam pomaga robić różne rzeczy związane z na przykład ulepszaniem Wikipedii. Ale przy odpowiednim zastosowaniu może też fantastycznie służyć jako wyszukiwarka treści w Wikidanych i w Wikipedii, i na Wikimedia Commons, i we wszystkich projektach, które Wikimedia prowadzą. Natomiast takim narzędziem, które chcę troszeczkę dokładniej pokazać, przynajmniej wyniki, które ono daje, jest narzędzie Wikidata Query Service. No to narzędzie, problem z nim polega na tym, że ono jest oparte na języku Sparkle. I nie wiem, czy ktoś z Państwa tutaj na sali naszej wirtualnej uczy informatyki. Jak ja się uczyłem informatyki w podstawówce i w liceum i na studiach, to temat języka Sparkle w ogóle wtedy nie istniał, a może to wynika z tego, że ja jestem taki stary i język nie istniał. Ale w każdym razie dla mnie pisanie tych zapytań w języku Sparkle jest pewną barierą i nawet po latach pracy z Wikidanymi wciąż mam z tym pewne problemy, przyznam się uczciwie. Ale jeżeli ktoś jest w stanie tą barierę przejść, to możliwości są naprawdę nieograniczone. Można sobie wymyślać wszelkiego typu dziwne pytania dotyczące świata nas otaczającego i Wikidany odpowiedzą. I teraz dam tylko trzy przykłady. To jest taki wykres bąbelkowy pokazujący przyczyny zgonów prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jak widać, najczęściej były to niewydolność serca, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, ale też niestety rana postrzałowa, co na pewno jest jakimś ważnym memento w historii Stanów Zjednoczonych. Kolejny wygenerowany przez Wikidata Query Service tutaj wykres, aczkolwiek to nie jest wykres sensu stricte, tylko nałożenie na mapę pewnych danych. Te czerwone kropki, mam nadzieję, że je widać, to są miasta, do których można dolecieć bezpośrednimi lotami z lotniska w Antwerpii. Dosyć przypadkowo akurat lotnisko wybrałem, można to z łatwością przerobić to zapytanie na dowolne inne lotnisko na świecie. I ostatnie zapytanie. Jest na Facebooku taki profil Kartografia Ekstremalna. Ja nie wiem, czy Państwo śledzą, ja bardzo lubię, oni tam często pokazują różne mapy, które są pozornie takie bardzo ciekawostkowe, ale można ciekawych rzeczy o świecie jednak się dowiedzieć. I też wygenerowałem jedną taką ciekawostkową mapę z naszych zasobów, z Wikidanych. To jest mapa świata, gdzie w zależności od tego, jakby kolor, którym dane państwo zostało zaznaczone, został dobrany według kryterium tonacji hymnu narodowego. I tutaj po prawej stronie widzą Państwo legendę, jakie to są dokładnie tonacje. Oczywiście można powiedzieć, że jest to absurdalne, że nikomu to się do niczego w praktyce nie przyda, chociaż kto wie, może w jakichś studiach muzykologicznych, ale wydałem takie przykłady, żeby pokazać, jak to jest potężne narzędzie. I podkreślam, że przy dobrym napisaniu zapytania w Sparklu wygenerowanie każdego z tych wyników zajmuje dosłownie kilka sekund. Samo narzędzie jest bardzo szybkie, tylko trzeba umieć je dobrze zaprogramować. Natomiast oczywiście dla osób takich jak ja, czyli mających mniejsze pojęcie o informatyce, można również zastosować gotowe aplikacje, które napisały inne osoby. Te aplikacje są tak stworzone, żeby w naszym imieniu zadawać Wikidanym pewne pytania w troszeczkę węższym zakresie, ale bardzo również można z nich fajnie korzystać. Pełna lista znajduje się pod tym linkiem, który tutaj widać. Oczywiście Klara udostępni Państwu moją prezentację, więc te wszystkie linki będzie można sobie skopiować. Tam jest pełna lista tych narzędzi, przynajmniej tych, których autorzy zdecydowali się jakoś zgłosić się do wspólnej listy. Ja pokażę trzy przykładowe, które wydają mi się szczególnie ciekawe. Pierwsze narzędzie nazywa się EntityTree i służy ono do tworzenia drzew genealogicznych, ale również tą samą metodą można tworzyć sobie takie same wykresy na przykład dla struktury biznesowych, grup kapitałowych, czy w ogóle dla wszelkiego typu więzi typu organizacyjnego. Tutaj akurat wygenerowałem taki bardzo prosty drzewo genealogiczne dla Bolesława Krzywoustego. Oczywiście widzą Państwo tylko trzy jego jakby poziomy, bo mało miejsca miałem tutaj na slajdzie, ale oczywiście ono się ciągnie dużo dalej. Zajęło mi to dosłownie pół minuty. Po prostu wpisałem sobie w oknie narzędzia Bolesław III Krzywousty. Zostało to skojarzone z odpowiednim elementem Wikidanych i narzędzie zrobiło wszystko dalej samo.
Drugie narzędzie to jest Reasonator. To jest narzędzie, które służy do tego, żeby z takich bardzo suchych danych, bo jak Państwo wejdą na stronę Wikidanych, to zobaczą Państwo, że Wikidane wyglądają zupełnie inaczej niż Wikipedia. Tam te dane są bardzo suche, nie są połączone w zdania, nie ma tam struktur gramatycznych. Natomiast to narzędzie Reasonator tworzy takie quasi-wikipediowe artykuły generowane automatycznie z Wikidanych, to znaczy ubiera te suche dane w język. Nie ukrywam, że dla różnych języków działa różnie. Zdecydowanie najlepiej działa dla angielskiego, dla polskiego zdecydowanie gorzej, chociaż mam nadzieję, że dojdziemy też do tego. No tu przykładowe zapytanie dla Gina Roddenberry'ego, który, jak Państwo pewnie wiedzą albo nie wiedzą, ale jest twórcą uniwersum Star Trek, science fiction. I ostatnie narzędzie, które chciałem pokazać, to jest narzędzie, które nazywa się Histopedia. Ono pozwala tworzyć bardzo fajne osie czasu. Na przykład osób, które zajmowały określone stanowiska polityczne, w tym przypadku posłużyłem się przykładem prezydentów Irlandii, ale można sobie oczywiście tworzyć osie z bardzo różnych wydarzeń i bardzo różnych kryteria też sobie ustawiać, narzędzie jest dosyć elastyczne. I to by było na tyle w bardzo szybkim takim biegu, naprawdę takim nie maratońskim, ale sprinterskim raczej przez Wikidany. Tak jak wspomniałem, dostępne jest u nas dużo dłuższe wystąpienie nagrane na ten temat. Jeżeli ktoś sobie życzy, to czy ja, czy Klara się podzielimy linkiem. A na dzisiaj bardzo dziękuję. Teraz mnie tutaj widzisz, zawstydziłeś, że dałeś radę tak szybko. Ale chciałam powiedzieć, że ja sama też często bardzo dziękuję za to wystąpienie. Ja pamiętam jeszcze jakieś inne rzeczy, które można było robić, tą histopedię polecam zawsze nauczycielom, a teraz jestem zachwycona tym NT, bo próbowałam już różne teraz rzeczy z tym robić i to jest strasznie, to jest bardzo fajne do nauczenia się, nie wiem, to właśnie drzewa króla jakiegoś. Natomiast jeszcze są takie też ze sztuką jakieś aplikacje, właśnie Krotos chyba, czy coś takiego. I ja też polecam często, na przykład studenci lubią, jak pokazuję to na zajęciach, wypełnianie nawet tej podstawowej takiej formatki na Wikidanych. To jest taki fajny jeszcze jeden krok, zrobili artykuł o kimś, kto nie istniał, biogram i tak dalej, dodali ilustracje, a jeszcze teraz patrzymy, co by tu jeszcze zrobić. Powiązanie z wersjami językowymi, ok, a tu jeszcze Wikidana i wypełniamy, czy jest po polsku i tak dalej. Także to jest taki jeszcze jeden element. Tak, ja to i wszystko to wyślę. Motyw z osią czasu. No właśnie, tak. Ja to wszystkie, ta histopedia jest super i Antity też, więc wszystkie te rzeczy będę Państwu wysyłać i tego na pewno jest jeszcze więcej. Także super, bardzo dziękuję. I teraz słuchajcie, dajmy sobie czas do 14:05 i przychodzimy na panel o edukacji filmowej. Może tak być. Zgadzamy się wszyscy. Tak.